W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Aby wszyscy, którzy bronią życia ludzkiego, otrzymali siłę i umocnienie w Duchu Świętym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg starannie, czule stworzył każdego człowieka na swój obraz i podobieństwo, aby był z nim w pełnej miłości relacji. Od każdego malutkiego dziecka zrodzonego w łonie matki, do każdego człowieka zbliżającego się do śmierci, wszyscy są w pełni i w sposób doskonały kochani przez Boga. Wszyscy zatem mamy nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone. Odpowiadając na to wezwanie, pomagamy budować nową kulturę życia, owoc kultury prawdy i miłości. Niech Duch Święty nieustannie odnawia nas, podczas gdy my staramy się wiernie bronić Bożego daru życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.